Hej, cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnej części przygód Lary Croft w grze Rise of the Tomb Raider. Dotarliśmy właśnie do obozu wojsk radzieckich i prawdopodobnie tutaj gdzieś znajduje się też klucz. W trakcie przygody odkryliśmy też zapisane, zostawione tutaj przez łowcę listy z jego pogonią, z jego pogoni za prorokiem i prawdopodobnie no, gdzieś tutaj znajduje się oprócz klucza do zaginionego miasta także i dalszy ciąg tych przygód w formie właśnie takiej opowieści. Więc zwiedzamy dalej. Ja pozwolicie, że już się skupię na grze, bo gra jest bardzo fajna, słuchajcie, tak mi się podoba, że naprawdę wczułem się tutaj w ten klimat. Mamy kolejne obozowisko. I cóż, myślę, że wypadałoby dostać się, myślę, że niżej. Pamiętamy o instynktach łowieckich Lary. Nie trafiłem tego zająca. Szkoda trochę, trochę szkoda. Warto byłoby pozbierać trochę elementów właśnie tutaj. O, tu jest, dobra. Ej. Gdzie on jest? Ach, usłyszał. Zauważył strzałę, słuchajcie. O, tutaj to naprawdę trzeba będzie bardzo uważać. Dobra, spróbujemy na niego skoczyć z góry. Dobra. Okej, tu trzeba szybko, szybko strzelać. Nie mogę mu teraz pomóc. Pierwszy dzień na Syberii i wreszcie się doczekałem. 2 lata w Afganistanie, rok w Indonezji i nic. Jeden dzień na lodowym pustkowiu wystarczył. Widziałem śmierć. Patrzyłem, jak oczy tego mężczyzny zachodzą mgłą i słuchałem, jak o coś mnie błaga. Nie wiem, w jakim języku. Czekałem z nim na śmierć i patrzyłem. W jednej chwili jeszcze tu była, w następnej nic, tylko martwe mięso. Zwymiotowałem na śnieg, na którym zastygła krew tego chłopaka, ale jego już nie ma, a ja żyję. Konstantin ciągle nam powtarza, że przybyliśmy tu, by wykonać dzieło Boże. Zaczynam to rozumieć. Okej, czyli tutaj chyba Konstantin to jest, tutaj parę razy padło już to imię. Jest pewnie dowódca, przywódca tutaj tych właśnie ludzi, którzy zwalczają tubylców i ich tą wiarę właśnie w proroka. O ile dobrze ja tutaj to wszystko sobie wykoncypowałem. Dobra. Dobrze, powolutku, nie ma co się tutaj śpieszyć. Chcę sobie to wszystko dokładnie też pooglądać. Skoro to wszystko jest z taką... O, tak można chyba dostać się do góry? Nie, jednak nie. Aczkolwiek tu w pewnym momencie... Ale to chyba można strącić. I tutaj zostało. A 3 piórka, nie wiem, czy to mi się opłaciło. Nigdzie czegoś takiego nie widziałem. Ten szalony sukinsyn zaatakował siekierą 3 uzbrojonych żołnierzy. Nie mam pojęcia, jak udało im się schwytać żywcem jednego z nich. Kim w ogóle są ci ludzie?
Po wstępnym rozpoznaniu okazało się, że w tych górach jest stara wioska. Nasi ludzie spodziewali się rolników, myśleli, że poddadzą się bez walki. Rolnicy, jasne. To przeszkoleni partyzanci. Zdaje się, że sprowadzili tam Sowietów. To może być dobry znak. Jeśli pilnują czegoś, co jest ukryte w górach, to znaczy, że jesteśmy we właściwym miejscu. Wiesz, czego my tu właściwie szukamy? Szeregowi nie mają dostępu, ale to musi być coś ważnego. Zbyt duża operacja. Jestem w terenie prawie od roku. Nie widziałem dotąd niczego podobnego. To największa operacja od akcji na wyspie, ale tam chodziło o zatarcie śladów. Tutaj mamy zupełnie inną sprawę. Mam dla ciebie radę. Nie wychylaj się. Nie zadawaj zbyt wielu pytań. Nie wiem, czy akcja na wyspie nie dotyczy tych wcześniejszych przygód Lary, właśnie Tomb Raider. Tam też akcja działa się na wyspie. A, tutaj trzeba by odwrócić ich uwagę, tylko nie wiem, czy oni mnie nie zauważą. Spróbujemy rzucić w tą stronę. No, głusi jesteście? Można byłoby szybko strzelić w jednego i w drugiego. No, nic to nie dało. Dobra. To jest ten podwójny szybki strzał. Ponoć. No ale nie zdążyli za bardzo zareagować. Ale tutaj myślałem, że wiecie, że jeden z nich pójdzie sprawdzić, a drugi zostanie. Ale nic z tych rzeczy. Ten mój fortel się nie udał, ale to... Szczerze mówiąc, powinni to usłyszeć i tam jakoś zareagować. Dobra, weźmy sobie to. A, tutaj mamy jeszcze. A, bo tak, bo można było też inaczej ich tutaj wybiec, obiec, że tak powiem. Czyli rzucić butelkę w tą stronę, w prawo. Potem tutaj przebiec. I znowu odwrócić ich uwagę. No, ale tak też można. A, coś tutaj... Jest, tak jest. Zobaczę, tutaj chyba nie ma po co wchodzić. A co to w ogóle może być? Lara chodzi z tą butelką, słuchajcie, jak jakiś żul trochę. Lara, gdzie to mogę wypić? Zbadaj lądowisko dla helikopterów. No to na pewno nie są Sowieci, to nie są Rosjanie. Przemykaj od krzaka do krzaka lub od osłony do osłony. Naciśnij B. Dobra, a gdzie jest ta butelka? Jest łuk. Lara, gdzie ty zgubiłaś swoją butelczynę? Powiedz nam. Dobra, wejdź tu. Instynkt bojowy. Jeżeli, zaraz, jak to było? Jeżeli widzą się wzajemnie, to... Nikt. Ten wybuch zniszczył większość racji żywnościowych. Ta jest do niczego. Tam! Dobra. Jest tam! Matura! Oj. Dostał! Dobra. Dobry, przydaje się ten... A, tu jest jeszcze jeden. Shit. Dobra. Jeszcze tu u góry jest jeden. Dobra, ten dostał. Ciężko powiedzieć, czy wszyscy. No, chyba tak. Dobra, pozbierajmy w takim razie to, co z nich zostało.
To można było też użyć chyba tej lampy. Zaraz zobaczymy. Tak jest. To na przyszłość będę wiedział. No tak się domyślałem, ale tu nie ma potrzeby. Wolę używać tej broni. Tego łuku. Łuk jest dosyć fajny, bo cichy, nie robi hałasu. A przy tym jest skuteczny i to bardzo. Jeden strzał i właściwie nie trzeba nawet celować specjalnie, chyba że będą wrogowie opancerzeni, a na pewno tacy będą, bo już to czytać, przeczytać można w tym w trakcie rozwoju postaci właśnie, że coś takiego będzie. Ale nie mam się chyba o co bać. Myślę, że tą grę sobie przejdę bez tutaj większych problemów. Tak też chcę ją bardziej fabularnie potraktować. Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, a co tutaj jest? Tu z tyłu widzę. Czekajcie, trzeba się szybciutko schować. Ej, nie trafiła. Dobrze. Trzymaj, Lara. Dobra, tego się udało głuszyć właściwie. Tak, chyba tak. Tego nie zauważyłem wcześniej. Myślałem, że jest cały teren oczyszczony. To już jakaś zaawansowana technika. Dobra, wejdziemy sobie teraz już chyba do góry. Czekajcie, gdzie, skąd, co, gdzie? Dobra, Lara. No niestety oni są podalarmowani, ale... Ach, tutaj jest u góry. Dobra, tego spróbujemy. Dobra, ten dostał. Tutaj podejdź. Nie wychodź. Szybko. Dobra, zdążył dostać. No i zdążyłem na szczęście odskoczyć od tego Mołotowa. Elementy pistoletu, 2 z 4. O, to już jest coś. Ale pistolet nie śpieszno mi do tego. Kołczan jest pełny, tak, bo ten strój z kolei on powoduje to, że nie zużywam tej amunicji tak szybko. Okej, idziemy w takim razie dalej. Jest fajne też, zobaczcie, że po pewnym czasie się pokrywa jej ubiór też śniegiem, który pada, także... No. Trzymaj się, dziewczyno. I... Dziwne, mi się tutaj omsknęła ręka troszkę. Gałeczka w bok powędrowała. A, dlatego, że się zmieniła perspektywa. Jest trochę... No i jak to tutaj? Hej, dobra. Lara musi się tu chwycić po prostu. Dobrze. O, tu w dół raczej nie. Tutaj i pewnie będzie trzeba zjechać. Dobra, schowaj się tu. Sprawdźmy. Tu można by było podpalić to przejście. Dobra. Jeszcze tu zobaczę, tu coś jest.
będzie gadał albo się wykwali. Następny niestety nie żyje pewnie. Jest pistolet. Chyba oni tych tubylców też likwidują, bo tam tak naprawdę ci tubylcy, ci powstańcy, to pewnie co jest ten, ta organizacja wierząca, wyznająca tą wiarę właśnie tego proroka. No ale dobra. To jest fragment przesłuchania. Może udało wam się rozwalić parę zbiorników z paliwem, ale taka drobnostka w niczym nam nie przeszkodzi. Jak długo zdołacie nas powstrzymać? Ciekawe, czy kula jest szyba jest wodoodporna. Kula odporna. Raczej nie, bo tu widać, że nie jest. Jaki jest wasz następny cel? O kurwa. Dobra. Ile razy tu trzeba w niego? Dobra, przejdź. Pogadajmy z nim, bo chyba on cały czas żyje jeszcze. Adios, Otreos. Adios, Profetes. Dopadli go. Uwięzili. Muszę... O nie. Nie. Nie zdążył powiedzieć, co musi. Oj, przepraszam. Okej, okay. To jest to. Teraz spróbujemy przejść dalej. Tutaj jeszcze mianowicie jest chyba kilka rzeczy. O, jest jakaś mapa. Nadciąga Armia Czerwona. Obserwuję ich od kilku tygodni. Widziałem setki ludzi stawiających szkaradne, żelazne budowle na lodzie. Wielu z nich umarło, a ich zamarznięte ciała pozostawiono w tundrze. Żadnych obrzędów, żadnego pochówku czy palenia ciał. Ci nowi najeźdźcy są okrutni i bezbożni. Przybyli w te góry w poszukiwaniu metali szlachetnych. A może, jak wielu przed nimi, przyciągnęła ich tutaj moc boskiego źródła. Mój lud musi znowu przygotować się na wojnę. Dobra, trochę historii znowu odkryliśmy. O, już rosyjski znamy, no to świetnie. Przynajmniej na pierwszym poziomie. Na tyle, żeby te podstawy tutaj zrozumieć. Dobrze. Okej, to idziemy. Chyba tutaj jest ta właściwa droga. Jeszcze sprawdzę tutaj. Ach, tutaj jest zamek, ale... wytrych jest potrzebny. No, wytrych... to jeszcze nie, ale to możemy za to otworzyć. Okej, możemy przyłączyć broń, no to ja rozumiem. No dobrze. No, może być ten pistolet. I tak oni wiedzą już, że jestem. Mamy jakąś... trochę amunicji. A to rozumiem, że tutaj jest wyjście. Ale czy tutaj coś jeszcze jest? Nie ma. Nie wiem, czy uda mi się. Raz, dwa, czterech ich jest. Będziemy musieli zacisnąć rurę i poczekać na nowy zamek. Nie wiem, czy uda nam się tu znaleźć część. To jest ten właśnie z trójcy, który. Tak, jego żeśmy widzieli na początku. Miałeś tu nad wszystkim czuwać. Tak jest, nie spodziewaliśmy się tak silnego oporu. Miałeś być moimi oczami. Myślałem, że zrozumiałeś. Na pewno wiesz, jak wiele zależy od... mi się zawsze przypomina scena z Blade Runnera, jak tak patrzę na to. Nie rozumiesz. Jak mógłbyś zrozumieć? O, no tak. Nie wiem, czy to pamiętacie. Uspokój się. Uspokój. Nie bój się cierpienia. Hmm.
Nasz cel jest w zasięgu ręki, ale musimy być czujni. Jeśli nasz plan się powiedzie, nowy świat stanie przed nami otworem. Sami go ukształtujemy. Konstantin, jesteś pilnie potrzebny w więzieniu. Mamy jeńca, który może coś wiedzieć. Pozostań wierny, a dostąpisz chwały boskiego źródła. Mamy jeńca, który może coś wiedzieć. Ciekawe, o kim oni mówią. No, rozumiem, że trzeba będzie pozbyć się tutaj tych wszystkich. Co mamy z nim zrobić? Nie ważcie się go tknąć. Dobra. Kolejny wyciek paliwa. Co się do cholery stało? Okej. Teraz jak? Najpierw chyba tego u góry by trzeba było. Po tym ataku nie możemy pozwolić sobie na kolejne straty. Stój. Trzymaj i nie ruszaj tym. A ten u góry prawdopodobnie mnie zauważy. Dobra. Jesteśmy pod ostrzałem. Tutaj raz, dwa. Ajajajajaj. Dobra. Dobra, jeszcze został ten u góry. Gdzieś jeszcze jest chyba jeden. Tak, jest jeszcze tutaj. Dobra. Ten u góry padł. No, miało być po cichu, ale oni niestety są zbyt czujni. No, są zbyt czujni tutaj i... od razu zareagowali. Tutaj trzeba czasami uciec się do takiej szybkiej akcji, z tego co widzę. No ale to jest no, bardziej realistyczne. Niektóre gry tak przyzwyczajają nas troszeczkę do innego. Do innej metody, prawda? No ale to mi się bardziej tutaj w Lara Croft podoba, że jest tutaj czasami można tak, czasami inaczej. I to jest ok. No, tutaj Lara na kosi trochę tych ludzi, kto by pomyślał, nie? No, widzicie. Okej, tu musimy, wydaje mi się, że wejść do góry. Tylko jeszcze sprawdzę te ciała dokładnie. Tu nic nie zostawił. Tutaj mamy przeszkodę łatwopalną. To oczywiście ją spróbujemy. Można było tu odwrócić ich uwagę może. No właśnie w ten sposób na przykład. A, to tak zadziałało. No, strzelają. Dobra, weźmy łuk. Dobra. A, nie wiem, czy nie przebiec teraz. Patrzę, czy tutaj kogoś nie ma. Chyba nie. Dobra, tu jest wyjście. W ten sposób nam się to wyjście odsłoniło. Tylko teraz do góry ciężko mi będzie przejść, w razie czego gdybym chciał tu coś znaleźć. Ale myślę, że tu niczego już nie ma. Dobra, to lecimy w takim razie dalej. Lara się tak nie chowa, jak tutaj niby przeszkody do przeszkody. Ale to tak... Owszem, ona zna te uniki, ale tutaj to całkiem tak dokładnie nie działa.
Tutaj jest obóz też kolejny. Dobra, zregenerujemy siły tutaj jest może. Jest tu Konstantin. Człowiek, który próbował mnie zabić w Syrii. Jest brutalny, właśnie. Niebezpieczny. A co gorsza, całkowicie oddany swoim fałszywym przekonaniom. Wygląda na to, że mam szczęście do fanatyków religijnych. Nie ma się jednak co dziwić. Któż inny wyruszyłby na poszukiwanie tajemnicy nieśmiertelności? Jego ludzie wspominali przez radio o więźniu, który może mieć jakieś informacje. Czyżby chodziło o tubylca? A jeśli tak, co takiego może wiedzieć? Trójca nie obejdzie się z nim zbyt delikatnie. Może uda mi się go znaleźć i czegoś się dowiedzieć. Zdobycie zaufania tubylców może okazać się przydatne. Zobaczymy. Znaczy precyzyjne. Potrójny strzał automatycznie celuje w głowę zamiast w korpus. Dobra, weźmy sobie tą kontrolę oddechu. Myślę, że to będzie dobrze. Automatyczne celowanie w głowę zamiast w korpus. No proszę. Żelazna skóra, kontrola uniku. To raczej nie. Dobra, zostawmy sobie jeden na zapas z tych punktów i zobaczmy jeszcze w ekwipunku, czy coś możemy tutaj zrobić. Mamy zasobnik na amunicję i kołczan myśliwski. Większej liczby wszelkiego rodzaju strzał. Dobra, to sobie zrobimy. Zasobnik na amunicję do pistoletu. No myślę, że to chyba też nie jest złe. Dobra, to też zrobimy sobie. I co jeszcze? Aha, tu w amunicji jeszcze sprawdźmy, czy... Tak, możemy trzy mieć. Jeszcze chcę sprawdzić, czy tutaj coś można ulepszyć. Łuk. Rewolwer. Stary pistolet sprawdzający się, no wiadomo, nieznany dodatek, obrażenia. Obrażenia. Zobaczcie, obrażenia z łuku są bardzo podobne, natomiast stabilizowanie, maksymalna ilość amunicji, szybkostrzelność. Tutaj tej broni jest trochę więcej. Okej. Łuk nie, ale tutaj broń. No nie, z tego nic na razie nie mamy. Kołczan. Zobaczymy sobie dalej. Biała kurtka zimowa to są tylko... Tu jest premia za strój. Podczas ręcznego leczenia istnieje szansa, że Lara opatrzy... A, to nie. Zwiększa obrażenia zadawane atakami wręcz. Zwiększa zasięg oddziaływania wybuchowych strzał. To na razie niepotrzebne. Skrócenie czasu to nie. No to mamy. To jest chyba ten z tych wszystkich najlepszy, jeżeli chodzi o amunicję. Dobra. No tutaj widać, że głównie będziemy się borykali nie ze zwierzętami, tylko z ludźmi. Wobec czego tutaj trofea bardziej mniej są przydatne, tylko no chociaż widać tutaj jakiś zając też biega. Dobra, dostał. Tylko że dwa razy z drugiej strzały. Można pióro też. A tutaj jest jeszcze. Tutaj idzie. Pach. Dobra, i tutaj będzie. Nie, tu są kruki, to chyba ich nie będziemy likwidować. Dobra. Leczące roślinki. To jest stary obóz armii radzieckiej. Zauważył mnie. Musi być jakieś inne wejście. No domyślam się, że pewnie tutaj to inne wejście jest. No, tak niezbyt ładnie skoczyła.
Dobra, czyli trzeba będzie tutaj na pewno po tej Tyrolce sobie przejechać. Pytanie tylko... O, tutaj ktoś jest. Kto ich załatwił? A, widzicie, w pobliżu jest sojusznik. Tu jest też nowy... A, wytrych. Cały czas ten wytrych jest potrzebny. A tutaj jest skrzynia też poniżej, na dole. A, ta z łukiem to pewnie jest ta kobieta tutaj, którą spotkaliśmy. Ta wojowniczka. Nie strzelaj, nie jestem wrogiem. Kto mówi? Albo ja jestem ślepy. Ach, tutaj jest. Nie, to mężczyzna. Kim jesteście? Później będzie na to czas. Jeśli chcesz odpowiedzi, słuchaj uważnie. Udało nam się zniszczyć starą wieżę radiową, ale utrzymują łączność dzięki powtarzaczom. Musimy je wyłączyć. Pomóż mi, a powiadomię innych, że można ci ufać. Będę się za nimi rozglądała. Dobrze. Nie mamy dużo czasu. Dobra. Jasne, to warto zrobić. Myślę, że to się nam opłaci. Pewnie coś dostaniemy w zamian za to. Może jego pomoc. Byłoby dobrze. Nie musiał sam tutaj wszystkiego robić. A miałbym jakiegoś towarzysza. Tutaj jest ukryta też skrzynia na dnie, tylko że... Zobaczymy, czy tu przypadkiem nie ma... Aj. W tej chwili nie dam rady nic z tym zrobić. Kiedy Lara to otrzyma? Nie wiem. Ani wytrych. Tutaj. No, jeszcze raz. Dobra. Ja trochę sobie poprawię tutaj. Okej, gdzie są te wieże? Tutaj widzę jedną z tych wieży. Tutaj można tą Tyrolką wjechać do góry, ale... dobra. To się opłaci, bo tam zostawiłbym kilka cennych rzeczy pewnie. Czy się ona chwyci? Nie chwyci się tego. Czemu? Ale czekajcie, może tutaj się można dostać tradycyjną metodą, że tak powiem. Bez takich kombinacji, po prostu tutaj. Jest trochę rzeczy właśnie. Okej, jeszcze wyżej. Aha, to tutaj pewnie. A tu się da radę wespiąć? Nie. No, zaraz zobaczymy. Na pewno można tu wejść do góry. O, właśnie. Tutaj pewnie. Aha. I nie tak, nie. To nie było zbyt mądre. No ale dobra, to tutaj możemy przejść po prostu. Ale na pewno tutaj można się dostać do góry. To jestem więcej... O, Lara.
Dobra, nie będę tu kombinował, bo to chyba nie ma sensu. Po prostu tu można wejść normalnie. Chyba można. Ja tak kojarzę, że tutaj przeskoczysz to Lara bez problemu. No właśnie. Opcjonalny grobowiec mamy. Znajdź wejście. Dobra, zaraz poszukamy. Tu sporo, jak widać, jest dodatkowych rzeczy. Udało mi się przeniknąć w szeregi wroga i dowiedziałem się, że przybyli w poszukiwaniu bogatych złóż naturalnych. Wydaje się, że nie wiedzą nic o tajemnicy, którą chronimy. Robotnicy, którzy budują żelazną drogę, sami są więźniami, niewolnikami Armii Czerwonej. Potężne maszyny poruszają się teraz po żelaznej drodze, przywożąc kolejnych niewolników, żywność i inne materiały potrzebne do zbudowania niewielkiego miasta. Czas wracać do mojego ludu, byśmy mogli zaplanować atak. Jeśli uda nam się zadać intruzom poważne straty, zanim dotrą do góry, być może poddadzą się i wycofają. Dobra, wszystko jasne. Pewnie też bez wytrychu się nie... No właśnie. Kurczę, skąd ten wytrych wytrzasnąć? Bo tu dużo rzeczy mi przepada, a ja wytrycha jak nie mam, tak nie miałem. I też liny nie mam cały czas. To trochę jest... niefajne, bo mi przechodzą bokiem te wszystkie rzeczy, które mógłbym tutaj odkryć. No, dobra. Spróbujemy dalej w takim razie przejść. No nie ma co. Gdzie jest ten opcjonalny... Chcesz tu wejść? Go, ale on ewidentnie zna metody przesłuchiwania. Uważam, że jest przywódcą ocalałych. Musi coś wiedzieć o boskim źródle. Znajdź jego słabość. Wykaż inicjatywę. Ten więzień. Może go odnajdę. Ale najpierw to ja bym chciał, żeby Lara spróbowała, wiecie co, dostać się tutaj, na drugą stronę. I to jest możliwe tylko tą tyrolką z kolei. Ale ona ewidentnie nie chce... O, teraz się dostała. Dobra. Okej. Też tu mogłaby... Czekajcie. To ja mam inny pomysł trochę. Myślę, że tu jest ten... To jest to opcjonalne wyzwanie, tak sobie przynajmniej wyobrażam, że to może być gdzieś tu. Znajdź drogę do grobowca. Tu jest ciekawe miejsce na razie tylko. Zbadaj jaskinię, wyzwanie. Tutaj będą drzwi do rozbicia oczywiście. Coraz głębiej się tutaj przenikamy w głąb tej jaskini. Trochę pieniędzy. Jakieś oszczepy, czaszki. To są takie manuskrypty, ale też to są rzeczy tutaj pozostawione chyba przez setki lat nietknięte.
O, chyba docieramy już do końca. Teraz nas mumia jakaś jeszcze zaatakuje, ale chyba nie. Tutaj można przejść górą też. Damian, budowniczy proroka. A co to, Lara? Nie wierzę, że tego nie przeskoczysz. No, jednak nie, zobaczcie, jednak nie. Trzeba tędy próbować. Przepłynąć się. O, znowu każą nam pływać. Dobra, znajdźmy. W takim razie raz próbujemy. Podejrzewam, że... Nie, tu nie. Tu nie. Nie, to chyba nie jest tak, jak myślę. Do budowy miasta nie wystarczają plany. Przedsięwzięcie to wymaga materiału oraz kogoś, kto zna się na budowie. Damian był tą osobą. Mówiono, że potrafi wypiec cegłę, dysponując jedynie garstką ziemi i krzesiwem. Mawiano, że jego talent pochodził od Boga. To jego ręka zamieniła wizję architektki w rzeczywistość. Dobra, mamy jakiegoś Damiana architekta. A niech będzie. Nie wiem, na ile nas to przybliża do rozwiązania historii, ale... Tutaj jest dalszy ciąg naszej historii. Gdzie w pierwszej kolejności człowiek myśli, a na pewno woda, trzeba będzie przepłynąć pod. A tu nagle się okazuje, że inaczej. Muszę chyba inny strój tej Larze dać, bo ona ciągle marznie tak strasznie. No dobra. Trójca szuka źródła. Muszę sprawdzić, co wiedzą. Co wiedzą, Lara, tylko teraz ty jak ty tutaj stąd zejdziesz? Myślę, że tu... No cóż. Chyba po prostu metodą skoku. Muszę jej dać chyba to płynne skakanie, bo nie mogę patrzeć, jak ona się tak tutaj rozbija. Elementy starożytnego łuku. Okej. To jest też fajna mozaika. Ale tu jeszcze kilka rzeczy jest. Trochę oczywiście monet złotych. Chyba to wszystko. To mi się... Myślę, że to było to wyzwanie tutaj. Dobra. No i cóż, trzeba będzie chyba uznać, że mamy tą jaskinię zbadaną. Hmm?
Dobra. Teraz tak, tutaj mamy jeszcze inną drogę. Myślę, że tutaj nie trzeba się, wiecie co, fatygować, żeby no tą liną tu przechodzić, bo to była opcjonalna możliwość. To jest też super, że tutaj można sobie zwiedzić dodatkowe, czy wykonać dodatkowe questy. Hop. Dobra, i teraz... No i teraz już chyba wystarczy. Tak jest. Mamy obóz. No, nie ma potrzeby korzystania z niego, wydaje mi się. Dobra, co tu jest lub kto? Tutaj mieszkali ci budowniczowie pewnie. Mamy taką fajną, tą, ten kominek taki. No dobra, a tu nic nie ma. Aż się zdziwiłem, ale nie. Puste. Marnotrawstwo terenu. Odkryto nowy obóz. To już odkryłem ten obóz chyba raz. No dobrze. I... Okej, to rozumiem, że teraz tutaj. Really? Spójrzmy na mapę. Przerwa w komunikacji, to jest ta misja. Przerwa w komunikacji, a to jest chyba główna misja, bieżący cel. Znajdź wejście do starego więzienia, cel główny wątku. Ale tutaj bym chciał zobaczyć te dodatkowe rzeczy. Zleceniodawca, przerwa w komunikacji, to wszystko jest dosyć dobrze oznaczone. To jest tutaj. Dobra, czyli wydaje mi się... Nie, muszę jej to zainstalować tutaj, ten skill do tego bezpiecznego lądowania, bo po prostu... Okej, to są wilki, to już nie jest takie hopla. Dobrze, że oni giną od jednego strzału. Jeden zwiał chyba. A dobrze, dobrze, miałeś zejść. Teraz na mnie wyskoczy. Był jeden. Opcjonalny grobowiec, to pewnie tutaj będzie. Albo u góry. Zaraz sprawdzimy zresztą. A chyba mapa. Dobra. Mamy mapę. Ja się cieszę. Bo mapa nam zdradza wiele rzeczy. Wyzwania w ciemności. Okej, tutaj jest jeszcze jedna jaskinia. To widzę, to jest ta po lewej stronie. Wygląda, jakby można było to podpalić, tylko... Czyżby to był niedźwiedź? Teraz zobaczymy. Hmm.
Dobra. Dobra. Dobrze, że przydają się te podwójne strzały. Jest jeden za drugim. Może jest wejście do starego więzienia. To jest przejście naokoło, ale ja tu jestem pewny, że to... że to będzie można, można by było czymś zniszczyć, podpalić. I dlatego to przejście, no to na 100%. To trzeba by mieć te materiały wybuchowe, bo tak inaczej tutaj nic nie zrobię. Tak przynajmniej myślę, że to tak, tak jest tutaj. Bo tu nie mam. No zobaczmy. A właśnie, tu jest dokument. On jest u góry, wyżej. Dobra, zobaczymy. Jeszcze mi potrzeba tutaj kilku rzeczy, żeby dalej się przedostać. No właśnie, tu jest też... Okej. Dobra, w ostatniej chwili. Rosyjski. Oznaczono tu jakieś pobliskie miejsce, ale nie bardzo wiem, o co dokładnie chodzi. Chyba już mam... Tak, nie mam już jak. Oznaczono miejsce, ale nie wiesz dokładnie, o jakie miejsce chodzi. A trzeba by było najpierw poznać troszeczkę jeszcze języka, żeby się dowiedzieć. Nie widzę tutaj na razie nikogo. Startak. Ktoś się tu pojawił, czy... No, zaraz, tutaj można jeszcze dostać się do góry. No, może z góry będzie lepszy widok, a tutaj też parę rzeczy też można, może znajdę w końcu. Dobra, jakiś jest łuk bloczkowy. Łuk bloczkowy to jest pewnie taki z naciągiem jakimś specjalnym. Okej. Coś tutaj jest, co? Tu jest ta tyrolka na dół, dobra, ale... No, chodź. Nie, tu chyba się nie da dostać. Dobra, są elementy tutaj, które należy na pewno
poprzestawiać albo zestrzelić. Nie, tego się, to na pewno tak nie działa. Chodź, chodź, chodź. Tutaj na dole też jest sporo. Ja myślałem przez chwilę, że to są wnyki, ale nie. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj. To jest całkiem rozległy teren. No, myślałem, że będzie tutaj bardziej on taki do ogarnięcia, ale trzeba się w tym trochę nie pogubić. A, trzymaj się, trzymaj, bo tutaj jest kilka rzeczy. Cały czas mam, że ten grobowiec jest w pobliżu. A, tam są wilki. Wiecie co, można by je po prostu wystrzelić, powystrzeliwać. A, ten uciekł tam, do swojej pieczary się schował. Sprytny. Może uda mi się znaleźć więźnia Konstantina. Na pewno coś wie. Tam jest skrzynka i to prawdopodobnie chodzi o to, żeby ją wyłączyć. Zobaczmy, jak tutaj... Dobra, wilki są... Jeden tylko został. Wzmacniacze sygnałów radiowych. Zainstalowali je na pewno ludzie Trójcy. Dobra, pierwszy jest odblokowany. Czy tutaj można się dostać do środka? A, raczej nie. A czy tutaj coś w ogóle jest... do zdobycia. Myślę, że pewnie. Że chyba nie. No nic się nie świeci w każdym razie. Dobra, teraz jak się dostać dalej? Tutaj jest ta Tyrolka. Ale tutaj też jest jaskinia. Ale w tej jaskini akurat to już byłem. Prawda? To jest ta... Zdaje się, że tu byłem. Zaraz zobaczymy raz jeszcze. Czy to jest na pewno ta? Dobra. Chyba tak. Zaraz zobaczymy. Czy... Nie, to nie jest ta. Jest jeszcze inna. Mam pełny plecak, ale też tutaj chyba nic. To jest trochę inna jaskinia. To nie jest ta. No właśnie, bo tu jest jeszcze mapa. Kolejna. Dobra. Pełny plecak, już nie mam co z tym robić. Trzeba będzie do obozu podejść. I sprawdzić w obozie to. Sprawdzić w obozie, żeby powytwarzać pewne rzeczy. Tam się trzeba dostać do góry. Dobra. Okej. Okay. Ale moi drodzy, to myślę, że już... tak, mi to nie jest aż tak zimno. Że to zrobimy sobie już w następnym odcinku. Także zapraszam was już gorąco na kolejne części z Rise of the Tomb Raider. Cześć.